Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym mojego vloga. Opowiem Ci o tym, jak odzyskać utracone konto, zablokowane konto na Facebooku. Czyli jeżeli reklamujesz się na Facebooku, no to raczej jest pytanie nie, czy w ogóle Facebook Ci zablokuje konto i też za chwilę sobie powiemy, że to w sumie nie sam Facebook blokuje, znaczy Facebook, ale bardziej jego algorytmy, dziwne. No i to się raczej musi wydarzyć prawdopodobnie, więc jakby wiele osób panikuje, bo są już na tym etapie, że jakby uzależnili się od tego ruchu na Facebooku, a większość osób jak testuje różne tam powiedzmy formy źródła ruchu w internecie, no to te osoby prędzej czy później w większości oczywiście przypadków stwierdzą, że no te źródło ruchu właśnie z Facebooka jest najtańsze, czyli jakby te leady czy powiedzmy potencjalni klienci właśnie z Facebooka, no zdobywa się ich najtaniej. Oczywiście tutaj mówię jakby o swoich doświadczeniach wielu moich klientów i też z innych tam źródeł, no ale oczywiście u Ciebie może być całkowicie inaczej i to nie ma nic z tym złego, bo tak może się zdarzyć. No i prędzej czy później, jeżeli się pojawi coś takiego właśnie jak blokada konta reklamowego, no to wiele osób wpada w panikę, tak? Bo to jakby no koniec biznesu, nie mamy już klientów, nikt nie wchodzi na naszą stronę, tak jak kiedyś było blokowanie kont na Allegro. No więc jak się do tego przygotować i czy w ogóle jest sposób na to, żeby sobie jakoś z tym poradzić? Pamiętaj, że zawsze się możesz odwołać i też to jest ważne, żeby się w miarę szybko odwoływać, bo później no jakby jest trudniej się skontaktować z tym działem obsługi klienta na Facebooku. Jest tam specjalny czat i to nie jest jakaś tam tragedia, można się do tych osób, można się z nimi skontaktować, można do nich napisać, zgłosić taką sytuację, no tylko trzeba to zrobić jakby w miarę też szybko. I co jest tutaj ważne? Dlaczego to tempo jest takie ważne? Dlatego, że w wielu przypadkach jakby nowe konta reklamowe, Facebook ma taki, znaczy algorytmy, mają takie zabezpieczenia, żeby no tam się nikt nie włamał i żeby tam, my mieliśmy taką sytuację, że ktoś tam się włamał na konto i zaczął z naszych pieniędzy tam sobie ustawiać reklamę, to parę centów ściągnął, bo szybko zareagowaliśmy. No i jakby, jeżeli ktoś zakłada nowe konto, no to prędzej czy później, znaczy nawet w pierwszych powiedzmy tygodniach, dniach, to konto jest blokowane na zasadzie, że no tam musimy uwierzytelnić, musisz wysłać tam swój dowód i Facebook po prostu chce wiedzieć, że ty to jesteś ty, czy jakby chce uwierzytelnić Twoje dane osobowe. No i wiele osób sobie zakłada konto, coś tam sobie przeklika, chce ustawić pierwszą reklamę, no i później no, zapominają, wyłączają to i później chcą wrócić na przykład po 2 miesiącach, żeby znów ustawić reklamę i tam jest informacja, że konto jest zablokowane. Miałem wielu takich klientów. No i jakby ta możliwość odwołania się już jest nieaktywna, więc jak założysz konto, to warto tam wchodzić, sprawdzać, co się dzieje, no bo może taka sytuacja wyniknąć. I co trzeba, czy w ogóle można odzyskać takie konto? Już Ci mówię. Najszybszym sposobem z takich ostatnich praktycznych to jest to, żeby mieć kontakt z takim opiekunem konta na Facebooku. Czyli warto tam się postarać popisać do Facebooka, że potrzebujesz pomocy, że nie bardzo jakby sobie radzisz z tym i po prostu potrzebujesz takiego opiekuna. I to jest taki najlepszy sposób odzyskiwania konta. Poza oczywiście tym, że w momencie, kiedy zostanie zablokowane Twoje konto, tam jest opcja odwołania się, bo w momencie, kiedy dostajesz to powiadomienie, że Twoje konto zostało zablokowane, no to też oczywiście się pojawia ta informacja, żebyś się odwołał. Więc po prostu trzeba się jak najszybciej odwoływać do Facebooka i bardzo często to pomaga, bo w większości przypadków te zablokowane konta to są wynikiem tego, że po prostu bot tak stwierdził, że coś tam jest nie tak i przeważnie to są, nie wiem na ile procent, ale w większości przypadków są po prostu błędnie zablokowane konta jako działanie algorytmu. No i te władze, pracownicy, programiści Facebooka chodzą takie pogłoski, że oni sami nie rozumieją już tych zachowań, tych algorytmów i w sumie nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, że one blokują, no bo algorytmy te oparte na sztucznej inteligencji uczącej się, one właśnie tak działają, że one jakby, no jak sama nazwa wskazuje, same się uczą, same się rozwijają, jakby trochę jest to takie autoprogramowanie się i w którymś momencie ci twórcy, którzy tą jakby tą bestię stworzyli, no to już w sumie nie wiedzą, co tam, do jakich to doszło, na ile się to wszystko nauczyło i oni jedyne, co mogą zrobić, to właśnie takie ręczne
ręczne reaktywowanie tych kont. I co ciekawsze, jeżeli będziecie mieli takiego doradcę, osobę, która opiekuje się, taki opiekun ze strony Facebooka, można niego poprosić, to jak będziecie mieli taką osobę, no to wtedy po prostu w momencie, kiedy coś się dzieje z Twoim kontem reklamowym, po prostu piszesz do nich i prosisz o pomoc. I bardzo często tam już 24 godziny Ci pomogą. Dlatego warto mieć na przykład 2-3 konta założone, oczywiście też nie jednego dnia, żeby właśnie w tym momencie, gdy czekasz na to, aż zostanie rozpatrzona ta Twoja reklamacja, no to możesz puszczać ruch z innego konta. Co ciekawsze, ostatnio czytałem u takiego dużego gracza, dużej agencji reklamowej, która wydaje miliony dolarów na reklamę na Facebooku, że jak się zapytał tego doradcy, to pierwszą rzeczą, którą odpowiedział, ten taki na czacie, nie ten jego pomocnik, tylko po prostu w support, czyli na początku piszesz do supportu, później piszesz do swojego tego opiekuna konta, tego takiego doradcy, i w momencie, gdy napisał na czacie, to pierwszą rzeczą, którą mu podpowiedziano, to żeby założył sobie drugie konto, nie? Które oczywiście coś takiego jest zakazane w regulaminie Facebooka, na zasadzie, że jak jedno Ci zbanują, bo możesz mieć kilka kont reklamowych na Facebooku, co zresztą Ci tutaj zalecam, jak najbardziej jest to normalne, ale w momencie, kiedy Ci blokują jedno konto, a Ty zakładasz kolejne, to jakby Facebook mówi o tym, że tego zakazuje. A ta opcja pomocy, czyli osoby, które są na czacie i pomagały tej osobie, temu amerykańskiemu właścicielowi agencji social media, no to jemu powiedzieli, załóż sobie kolejne konta, czyli jakby sami sobie tutaj przeczą w tych kwestiach, więc to też jest ciekawe w tej całej kwestii. No i najważniejsze jest to, żeby właśnie postarać się o takiego opiekuna, to jest taki najszybszy, najbezpieczniejszy sposób. Ja na przykład mam już taką opiekunkę, opiekuna, bo tam oni się zmieniają. To są tacy ludzie, z którymi na przykład się zdzwaniasz tam raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, rozmawiacie o koncie, o tym, co się dzieje, coś tam Ci podpowiada. No i warto taką osobę mieć z nią zbudowaną relację, bo ta osoba może Ci dosyć szybko pomóc. I też ja często zgłaszałem jakby też konta moich klientów, i tylko że wtedy musiałbym mieć właśnie dostęp do Twojego menadżera reklam. Więc jakby to jest taki najszybszy sposób, nie ma też co panikować, nie ma co wpadać w panikę, to jest normalne, że coś takiego się może wydarzyć, więc tutaj po prostu musisz być na to przygotowany i jakby mieć tą alternatywę. Jak mówiłem, jedną z najważniejszych kwestii to jest to, żeby sobie założyć co najmniej takie 2 konta, mieć być może też 2 menadżery firmy. Menadżer firmy to nie jest menadżer reklam, czyli jest menadżer firmy, na przykład on służy do tego, że powiedzmy, prowadzisz 2 biznesy, masz kilka fanpage'y, kilka kont reklamowych, masz kilka biznesów, no to możesz sobie właśnie stworzyć dla jednego biznesu jeden menadżer firmy, szczególnie agencje reklamowe tak sobie działają, tak jak my, że podłączamy sobie do nas nasze konta reklamowe. No i teraz wyobraź sobie, że odpukać i dostajemy takiego bana na takie konto, gdzie mamy ileś tam 10 kont reklamowych naszych klientów i stoi nie tylko nasz biznes, a też biznesy naszych klientów, dlatego my mamy co najmniej 2 takie konta firmowe, żeby się przed tym zabezpieczyć, i oczywiście Ci też to polecam. I czyli tak podsumowując, mieć co najmniej 2 konta, taką alternatywę. Po drugie, w momencie, kiedy jest ban na konto, nie panikować, tylko warto sobie po prostu napisać na czat, napisać odwołanie, odwołać się od tego, też tam nie, jak to się mówi brzydko, kolokwialnie, nie fikać, tylko wyrazić skruchę, jeżeli coś tam wywijaliśmy. No i trzecia rzecz, mieć tego opiekuna, postarać się o niego pisać, prosić, no i wtedy on Ci też będzie właśnie pomagał. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Jeżeli to było pomocne, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, postaw kropkę. Dziękuję Ci bardzo.